Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Karcianki Pokémon. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Marcin Dunaj, który przekazał nam kody. Tak żartuję sobie, że sponsoruje, ale rzeczywiście Marcin przekazał nam kody, dzięki którym dostaliśmy kilka boosterów. Możemy je dzisiaj otworzyć, a później zagramy jakiegoś versusa. Ja niestety nieopatrznie otworzyłem pierwsze dwa pakiety, nie nagrywając dźwięku, więc musiałem przerwać nagranie i jeszcze raz je zrobić. Plus jeszcze nawet dostaliśmy całą jedną talię kart, zaraz je pokażę, ale może zajmijmy się otwieraniem tych pakietów, bo to chwilę potrwa, a ten żeśmy chyba już otworzyli, bo widać, że mu coś nie pasuje. Zobaczmy tutaj. Breakpoint, taki booster. Ja Wam mówiłem, te boostery, jeśli kupicie w prawdziwym sklepie booster, to dostajecie taki kod właśnie do gry online i wtedy w tym kodzie online możecie otrzymać taki boosterek. No, widać jakaś Staryu klasyczna, Drowsy, która wszystkim wypada, Slowpoke, Gible. Patrzcie, co to jest Gible? No, taki Pokémon walczący. Tu mamy jakiegoś wąsacza, Kriketun. Co to w ogóle jest? 402 Pokémon. Patrzcie tutaj, Kamerupt, to jest jakaś krowa z wulkanami na plecach. Ona ma uderzenie za 30, uderzenie za 80. Jeśli każdy z graczy odrzuca kartę z góry swojej talii, jeśli to jest karta energii, to ten atak zadaje 60 więcej obrażeń za każdą kartę energii, czyli może uderzyć nawet za 200. No to powiem Wam, mocne to jest. Mocne to jest, dobra. Czy mamy jeszcze jedną, dwie tuby? Wydawało mi się, że jedna. Oczywiście przy otwieraniu tych pakietów najbardziej liczymy na holograficzne karty i liczymy na te takie mega ewolucje albo Pokémony X. No tutaj mamy Shiftry, jakiś Pokémon żołądź chyba mroczny. Ciekawy atak. Zrzuć trzema monetami za każdego orła. Jeśli choć jeden wypadnie, przeciwnik pokazuje swoją rękę i za każdego orła, który wypadł, możecie odrzucić mu jedną kartę. Można mu wszystkie karty z ręki odrzucić. A tu jest 60, atakujemy i jedną kartę trainerską wraca do nas z kart odrzuconych. No to ciekawe. I mamy tu Luxio, elektrycznego kota, ugryzienie i Thunderfang. Dobra, co jakaś panda śmieszna. Dziwne jakaś, to jest jakiś żuk. Pokémon żuk, kot. Co to w ogóle za Pokémony? No i tu już chyba powinienem nie mieć dokładnie. Tu też już powinienem nie mieć. Coś mu się z tym. Zaraz wyjdziemy i wrócimy z powrotem. To jest mega ewolucja a la Kazama. Mega ewolucja, poznać ją po tych takich wąsach białych. I właśnie tutaj mogą być mega ewolucje. Ale nie ma mega ewolucji, za to jest Kabutops. Pierwsza ewolucja Kabuto. Jeśli ten Pokémon się leczy za tyle, za ile obrażeń zadaje przeciwnikowi, czyli jak uderzymy za 50, to on się za 50 leczy. A tutaj uderzamy za 80 i rzucamy monetą. Jak nam się uda rzut, to dostajemy plus 60 obrażeń. Jeszcze możemy uderzyć. A tu są jakieś Klafery, Wormadam, jakiś dziwny Pokémon, żołądź czy coś. On piaskiem uderza, Bronzor. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Taką XY, Flash Fire. Właściwie nie wiem, jak te boostery, co z nich może wypaść tak właściwie. Dwie rzadkie karty mamy. Moi drodzy, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, to jest Kangaskhan X. Czy on jest holograficzny Kangaskhan X, to już jest karta całkiem sporo warta, znaczy warta, wiecie, to jest taka już jedna z najrzadszych, czyli właśnie X i to holograficzne. Bardzo fajne, on ma pierwszy atak, dociągnij trzy karty, a drugi atak ma rzuć monetą. Jeśli rzut wyjdzie, to on robi plus 30 ataków. Całkiem niezły, może go wsadzę nawet do którejś ze swoich talii. Jest jakiś Heliolisk. Jakiś słoneczny lisek. To mi się podoba. Bergmite. Uderzenie za 30, za 3 energie. Strasznie drogo.
A to jest odrzuć górną kartę z talii przeciwnika. Można komuś ładnie spalić talię. A to co jest za karta? Czekajcie. O, można 5 Pokemonów odrzuconych z naszej jakby naszej kupki odrzuconych kart z powrotem do talii wtasować. Ciekawe. Roselia, Pokemon Róża. Czekajcie, coś. Czy ja tu jeszcze mam tego? Dobra. Otwieramy kolejną. Snorlax. Jaką on ma umiejętność jakąś. Jeśli ten Pokemon śpi. Aha, rzuć 2 monetami pomiędzy turą. A, to jest ciekawe. Chodzi o to, jeśli wasz Pokemon śpi, to pomiędzy turami rzuca się monetą. Jeśli wypada orzeł, to on się budzi, ale tutaj muszą wypaść 2 orły, żeby się obudził. To jest taka umiejętność negatywna dość. A, i do tego on bije za 120 i do tego jeszcze usypia. To ja nie wiem, jak nim można grać. On ciągle śpi. Chyba, że to coś, wiecie, o, tu jest holograficzny Duskull. I patrzcie, Roserade, od tej Roseli, którą mieliśmy w poprzedniej, jest jakaś ewolucja. Uderzenie za 70 i leczysz się za 20. Dobra, jeszcze tutaj mamy pakiet. Strasznie dużo tych pakietów, coś wyszło. Skarmory, to jest ten stalowy Pokémon. No i co tu wyjdzie? Venomoth, patrzcie, Venomoth. Uderzenie za 50, a przeciwnik jest i confused, czyli zdezorientowany i zatruty. Dezorientacja jest taka, że jak próbujemy zaatakować, to jest rzut monetą i może nam nie dosyć, że się nie udać, to chyba sami się ranimy za 20. A pierwszy atak robi, że jeśli ktoś próbuje użyć karty trainera, na przykład takiej, to musi rzucić monetą w trakcie rundy, tej właśnie, to znaczy nasz przeciwnik, i jak mu nie wyjdzie, to ta karta jest odrzucana. Muna holograficzna. Dobra. No ale tu już nie powinniśmy mieć więcej. Czemu ja mam Aha, już wiem, bo my mamy ciągle tych pakietów tam ileś. Bo ja tak to źle liczę, znaczy źle na to patrzę trochę. Swalot. Za Pokemon w ogóle, jakaś meduza dziwna. Twój Pokemon przeciwnika aktywny jest teraz zatruty, czyli za 30 i truje. Jeśli przed tym atakiem przeciwnik ma mniej pozostałych, ma mniej pozostałego życia niż ten Pokemon, to ten atak zadaje plus dodatkowe 50 obrażeń. No to ładnie. To jest w ogóle, patrzcie, Pokemon klucz klewki. Pokemon klucznik. Masakra. Dedende, jakaś mysz. A to jest bajkowa mysz, tam jakaś baśniowa. Myślałem, że znów kolejna elektryczna. Ty, no to te też się jeszcze będzie dało otworzyć. Nie. A czemu one są zamknięte? Bo tu chodzi o to, że mamy 0 i jedno zamknięte. Nie wiem, co to znaczy z tym zamkniętym. Tu jeszcze otwórzmy. Jeszcze jakiś pakiet. Skąd to się wszystko wzięło? Niech mi ktoś wytłumaczy. To z tych kodów aż tyle tego wypada jedno z drugiego. Co chwilę. Patrzcie, co wpadł. Po pierwsze, Galvantula elektryczny, Czendoltiki. Pamiętacie talię na Joltikach 2 odcinki temu? Była zrobiona, a tu jest ewolucja tego Pokemona. Zamień aktywnego Pokemona przeciwnika z jednym z jego ławki rezerwowych i daj mu dezorientację. Uderzenie za 60 i nasz aktywny Pokemon, znaczy Pokemon przeciwnika nie może się, wiecie, wycofać w następnej rundzie. Musi zostać jako aktywny. Ciekawe, bijemy za 80 i o 40 jest obniżony atak przeciwnika, znaczy obrażenia, i heavy impact za 100 po prostu.
Ciekawe. Gligar. No i tego też nie mogę otworzyć, nie? Coś później będę patrzył, co tu się stało. Reward Chess. I co? Jakaś rzadka karta. Nie wiem, za co żeśmy Reward Chess dostali. Wigglytuff, patrzcie. To ja na niego poluję, na Wigglytuffa. Tak normalnie oczywiście, a co nie jest hoglę... Nie, on nie jest. Bije za 90, 10 sobie zadaje. No to taki, powiem wam, średni atak. Coś tu nie do końca czaję, o co chodzi z tym, że one niby są, ale ich nie ma. No dobra, nieważne, moi drodzy. Wejdźmy sobie do trybu versus. Zagrajmy jeszcze tą wodną talią, chociaż w najbliższym czasie chciałbym zmienić tą wodną talię. Znaczy zmienić, no jakąś inną talię wykorzystać, bo na pewno chcielibyście zobaczyć coś innego. Chociaż to jest jedyna talia, jaką mi się udało sensowną złożyć. Mam jeszcze tam jakąś walczącą, jakąś elektryczną, ale to tylko po to, jak są te wyzwania, że tam zadaj na przykład 700 obrażeń i jakąś tam talią. To wtedy je wyciągam, tylko one są bardzo podobne. Różnią się tylko pokemonami, trainery, no nie wiem, nie wiem, czy są jakieś strony z jakimiś dekami, gdzie można podejrzeć sobie. Czy coś, może wy wiecie. Skąd te talie brać, bo ja nie wiem, co układać, tak szczerze powiedziawszy. O, on nie miał żadnej karty, co to jest? A, później będziemy patrzeć. Ogólnie kart do tej gry jest chyba kilka tysięcy. Po prostu multum i ja większości nie znam. I wybaczcie mi, no ale tak jak mówię, strasznie dużo tych kart jest. Najgorsze jest to, że teraz nie mamy, ale tego sobie weźmiemy i Fibasa sobie nakarmimy. Co to jest? Aha, jeśli tego Pokemona zabijemy, to przeciwnik może sobie wybrać jaką chce kartę ze swojej talii i wziąć ją do ręki. Aha, a to jest atak, rzuć 3 monetami, za każdym razem, kiedy ci się ten rzut uda. Czekajcie. Za każdym razem, kiedy się ten rzut uda, możecie sobie wziąć energię z kart odrzuconych, dodać do Pokemona na ławce rezerwowej. Przepraszam, musiałem się skupić. Dobra. To będzie ciekawe, bo on tutaj tego Blastoisa próbuje dopakować i tu jakąś meduzę nam zrobił. Co on ma? Za 30 uderzenie i zamienia te Pokemona, a później ma za 120 uderzenie i jeszcze mu... A co to za monetę? Aha, że jeśli ma wyrzucać coś monetą, to może 2 razy rzucić monetą. Aha, ale czy on ma uderzenie za 120 i jest szansa, że sam siebie za 30 uderzy? No i w takim wypadku nie ma tej szansy, że on sam siebie uderzy. Trochę mogłem mu nie dawać tej ewolucji, po prostu go wymienić, ale i tak wiadomo, że on tego Blastoisa wsadzi. To jest pewniak. To jest pewniak, widzicie, on ma tu Pokemon Exa, tu ma Pokemon Exa. Tak jak mówiłem, tutaj większość osób gra na tych Pokemon Exach. I to jest problem. Dobra, i teraz tak, my wyciągamy Regaisa. Zwykłą energię i to. I to jest zestaw, który nam pomoże tego... Który nam pomoże na pewno wygrać. Na razie jesteśmy bezpieczni. Co on wymyśli? No dobra, no uderzy nas za ten i zabije nam tego Pokemona oczywiście. Dobra, i on jeszcze raz przerzuci. Widzicie tą monetę? Będzie mógł znów rzucić. No i nie zadał sobie obrażeń. Dzisiaj teraz my. My sobie tak zrobimy. No i teraz jest... Mam pewne obawienia, bo on może nam go wyciągnąć z ławki rezerwowych i po prostu rozwalić, jeśli ma taką kartę do wyciągania. To jest jedyne ryzyko dla nas aktualnie. I też ma Regaisa. Nie jest to duże ryzyko,
ale jest, to jest jedna rzecz. Może nam energię odrzucić z niego i to też by było słabe, jakby nam energię odrzucił. I jest taka szansa, zobaczymy. Na razie widzę, że energię dokłada do Regajsa, więc już wie, co się szykuje, nie? Fajny stadion ma. Ma taki stadion, który powoduje, że każdy Pokémon, który ma ewolucję, może używać ataków tylko ze swojej poprzedniej ewolucji. Co oznacza, że jakbym miał tu jakąś, wiecie... O, ma... jaką on ma umiejętność? Raz podczas swojej rundy można dobrać kart tak, żeby mieć 5. Fajna umiejętność jak na taką meduzę. Dobra, drugiego Pokémona nam załatwił. Będzie dwa razy rzucał, żeby nie dostać obrażeń. Oczywiście nie dostał. No i on teraz myśli, no to spoko, mamy Regajsa, nie możemy wykonać niby drugiego ataku, ale tak naprawdę my mu damy podwójną energię, my mu damy to i uderzamy go. I on dostaje 90 obrażeń i nie może nas w tym momencie żaden Pokémon X, włącznie z nim oczywiście, zaatakować. Zobaczymy, co on wymyśli, bo drugi atak spowoduje, że on odpada z gry. Będzie teraz wymieniał ciągle te karty. Ja mam dwie karty leczące, to jest całkiem fajnie, bo przy walce z tym drugim Regajsem to nam się przyda. Bo on nas, widzicie, za 70 uderzy. Ale to nam w tym momencie nic nie robi, bo my się leczymy. I my go bijemy za 70. I zobaczymy, co on zrobi. Właściwie to my go bijemy za 90, bo mamy opaskę ninży. Najgorzej jakbyśmy dostali paraliż, ale my się możemy uleczyć z paraliżu również. On ma ten pierwszy atak z paraliżem, tak? Że za 30 i paraliż mógłby spróbować go wykonać. To jest dla niego szansa, ale on nie wie, że, bo on nie wie, że my mamy drugie leczenie. Kolejnego Regajsa wyciąga. No my na tym jednym Regajsie, to powiem wam, ciężko nam będzie jechać, ale tak naprawdę nasz przeciwnik nie ma czym za bardzo atakować, bo właściwie Regajs to jest jego jedyny Pokémon, który może atakować. Żaden Pokémon X nie może atakować. Te Pokémony się w ogóle nie nadają do ataku, bo one są tylko, wiecie... Dobra, my się leczymy i znów za 70. I ten jego Regajs mu odpada. Dobra, bierzemy sobie kartę. No on drugiego już szykuje na nas. Dobra. Ja bym chciał Magikarpia teraz jeszcze. Czy ja chcę jakąś energię dołożyć? Wiecie co, ja dołożę do niego energię. Czemu dołożyłem do niego energię? Bo jest szansa, że on właśnie będzie miał coś takiego, co mi odrzuci energię. I tego się boję. I tego się boję, że on mi tak odrzuci. Będzie wtedy problem. Wiecie, odrzucił. Nie mogę tego ataku za 70 wykonać. Zrobię za 30 i on mnie, wiecie, zaatakuje Pokémon X-em i ja odpadam z gry, nie? Więc tutaj tak mocno balansujemy na krawędzi, ale jak na razie nam się udaje. Mi się zaraz karty skończą, a nie, on ma 20 kart, nie wiem, 30. Przydałby, mówię, się nam jakiś Pokémon na ławkę rezerwowych, coś takiego. Bo ten Regajs, wyobraźcie sobie, że on tu wychodzi, bije nas za 70, 80, 90, tak? Mamy 90, leczymy się za 60 i zostaje nam ile? Moi drodzy, 30.
30 nam zostanie, czyli nawet jego drugi atak nas nie zabija, bo dalej mamy 120 życia. Chyba, że będzie miał tą opaskę na głowę, ale możliwe, że jej w ogóle nie ma w talii, bo to nie wszyscy używają tych kart, tak? Dobra. Teraz byśmy go uderzyli za 70, tak? Nie dokładamy energii, bo nam później zabraknie energii do innych. Mówię, nawet z opaską nas teraz nie zabija, więc jesteśmy w miarę bezpieczni, nie? Dobra, mamy kolejną energię. Laprasa byśmy mogli zacząć tutaj ładować. Tylko że Lapras nie jest za mocny, nie? Gyarados by nam się przydał. A, widzicie co zrobił. Ale cwaniak. Odrzuciliśmy mu podwójną energię, czyli najprawdopodobniej następnego ataku nie będzie mógł wykonać. Nawet jakby go wykonał, to... Ile on nas bije za 70? 110, no. 110 nam zostaje. Co ja wtedy powiem? 30 czy... Och. No to nie zostaje nam 110. No to ładnie, powiem wam. Żeśmy się dali porobić mu. Dobra. Powiem wam, że od razu mi się gorzej zrobiło, ale no... Mogliśmy go jeszcze wycofać. Mogliśmy go jeszcze wycofać na ławkę rezerwowych. On nie wie, że mamy drugiego. No on ma 90 obrażeń. A, patrzcie, jaki cwaniak. No on ich teraz będzie zerował. Regajsa mi wyciągnął. Tylko po to, żeby go rozwalić, nie? Czyli jednak wycofanie go nic by nie dało. Czyli jednak wycofanie go nic by nie dało, bo on i tak by padł, nie? Z tego wynika. Dobra. Koniec rundy. Ile on ma życia? To my go jednym strzałem rozwalamy w takim razie. To nie jest najgorzej, powiem wam. Tym strzałem za 80 go rozwalimy. W pierwszym ataku dodatkowo. No tylko już zaczyna drugiego pompować. Dobra, będzie go trzeba szybko rozwalić. O Boże, mega ewolucja. Czy ja mam drugiego Fibasa? Nie mam. A, on wie co robi, widzicie, on nie atakuje. Jak ja bym teraz... za 120. No, oj. Oj, i mi go wyciągnął z ławki rezerwowej. Kolejna taka karta. Dobra, to jest koniec, moi drodzy. To jest koniec, nie wygramy już z nim. Wziął nas, załatwił, no, załatwił nas. Ach. Było całkiem nieźle, powiem wam, było całkiem nieźle. Teraz też nawet mieliśmy szansę, ale on drugą taką kartę wyciągnął, która jakby wszystko zmienia i nas nią wykończył. No tak się zdarza. Tak się zdarza, no cóż, no. No tak nam poszło. Jak widzicie na naszej pasku versusa, nic nie grałem od ostatniego odcinka. Może trzeba by było trochę pograć. A na odcinku oczywiście to, co nagrywam na żywo, tak jak wam wspominałem,
nie wybieram meczy, które akurat mi się udało wygrać. Wydaje mi się, że ta gra była całkiem ciekawa, bo jakby na początku mieliśmy szansę, później ją straciliśmy, później już żeśmy trochę ją odzyskali i nagle boom, nie ma nas. Znów nas wyjaśnił, miał te dwa trenery, które pozwalają mu Pokemona z ławki rezerwowych wyciągnąć na stół. No to oczywiście wszystko zmieniło, dobrze to rozegrał i tyle, no, czasem się przegrywa. Jeśli podobają wam się te Pokemony karciane, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i napiszcie mi może właśnie to, co wcześniej pytałem, skąd brać te deki, bo ja bym chętnie jakieś deki poskładał inne. Mam tych kart całkiem sporo. Mam tych kart tu całkiem sporo różnych, różnistych. No ale też bardzo dużo mi brakuje, więc nie wiem, jakie tak naprawdę mógłbym, jaką talię mógłbym tak naprawdę złożyć z tego, co mam. Chyba żadną, no. Zobaczymy. Tymczasem, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pa, pa.